Muszę Państwu powiedzieć, że jakby tak zebrał Pana ostatnie wypowiedzi z kilku sesji, to mam wrażenie, że jest Pan największym opozycjonistą w Platformie Obywatelskiej. Chaos, wzajemnie wykluczające się ustawy i rozporządzenia, blokada inwestycyjna, niemożliwość przeprowadzenia zgodnie z prawem i z procedurami niektórych postępowań i dojścia do tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli efektu końcowego wydania środków unijnych. I tak dalej, i tak dalej. Niech Pan spokojnie przeczyta sobie po południu albo przy okazji, albo odsłucha tego, co pan powiedział. No ja takiej krytyki rządu i tego, jak w materii w ogóle, tak? No, nie słyszałem z ust nikogo z opozycji parlamentarnej w Sejmie, a Pan Prezydent jasno pokazuje, do czego prowadzi 6 lat tych rządów i z jakimi problemami samorządy muszą się borykać. Ja uważam, że powinniśmy te złote myśli zebrać, albo opublikować, albo wysłać do pana premiera w ramach tego, żeby sobie przemyślał, no bo jeżeli rzeczywiście jest tak, no to mamy duży problem piętro wyżej. Szanowny Panie Rady, no nie jest tak, że wszelkie akty prawne w Polsce tworzone, które obowiązują, zostały uchwalone w ostatnich 6 latach. To jest bardzo dużo, czy przez te 6 choćby Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłosił jakieś sensowne projekty uchwał, tak, ustaw sejmowych dotyczących zabytków, możemy to sprawdzić. To jest bardzo ciekawe, tak? To nie jest też tak, że, ja tylko mówię, są rozporządzenia, są różne ustawy, są również, nie wiem, dyrektywy unijne,